Siemano, tutaj Bartek, Logstash Data Processing Unit, czyli jednostka przetwarzania danych. Stare to jest, ale 100 dni ma. To jest split view mamy, bo uruchomiłem attack boxa. Nie wiem, co będzie wymagane, więc już uruchomiłem przeglądarkę. No i lecimy. Mamy tutaj Logstasha, silnik przetwarzania danych typu open source, który umożliwia gromadzenie, wzbogacanie, przekształcanie danych z różnych źródeł, często zużywany z innymi narzędziami Elasticsearch itd., itd. Przed tym zalecamy zrobienie tych dwóch. Ja je oczywiście machnąłem. Completed, jedziemy dalej. Lab Connection, tutaj mamy to. I potrzebne narzędzia jest w Home Tools. My jest. Wait a second. Tutaj mamy jakiś web serwer, to sobie go uruchomimy. Ale analityk. O, jeszcze chyba nie wystartował. Analyst. Kibana interface, ok. IP i hasło. Takie coś jeszcze nie wystartowało, a minęło 20 parę minut. Aha, po zainstalowaniu wszystkich trzech komponentów Kibana będzie tu dostępna, ok. No to. Nie wiem, czy ja to mam instalować, czy to dopiero zrobimy. Zobaczymy. Elasticsearch, no to przejdziemy sobie do Elasticsearcha. Dobra, no i tak, mamy tutaj ten pakiet DB, spoko, no i możemy go sobie zainstalować. Super User Privilege. I trwa instalacja i dostaniemy takie hasło. Ja pierdzielę, ja sobie to zapiszę, bo tego dużo może być. No to jak się skończy, to do was chyba wrócę i tyle. No to idzie trochę, bo tak 2 minutki minęły, a to ciągle leci. Także chyba zmarnuję na tego rooma z godzinę, tak mi się wydaje. Dobra, skończyło się i przy okazji mamy jakieś tutaj hasełko. Tak, to jest to. Upewnijmy, że to wszystko dobrze, wszystko zostanie na liście. Okej, no to chyba możemy to zostawić sobie spokojnie. Enable. No i start. Zobaczmy status, czy działa. A, jeszcze nie zobaczymy, bo nie wystartował. Ok, i wklejmy sobie status. No i chyba działa. Running. Coś tu jeszcze, important configuration. Przejdź tutaj. Parę takich rzeczy, które są tutaj ważne. No i dobra, w tej sekcji widzimy dwie zmienne, od komentu i zmienne nethost i to. Czyli przechodzimy do etc Elasticsearch. Edytujemy to. No i idziemy do sekcji network host. Kurde, jak zwykle. Nie zrobię tu Ctrl W przecież. Dziesiąta szósta.
Odkomentuj i zmień na 127.001. Tak. I po zmianie zrestartuj. Jaki jest defaultowy port? Tutaj widzimy port 9, ten. Jaką wersję jest zainstalowana w tym zadaniu? Chyba tą. Jakie służy do sprawdzenia statusu? Jaka jest domyślna wartość zmiennej network w tym pliku? No i dalej. Logstash, instalacja i konfiguracja. No i znowu przechodzimy do Logstasha i odpalamy, czyli... CD tu. OK. No i wrócę do Was, jak trzeba będzie kolejne polecenia wpisać. No OK, wystartowało. No i tak. Enable daemon reload, czy tam po prostu daemon reload, enable stash i tutaj możemy enable zmienić na start. Status, czy wszystko śmiga? Wszystko śmiga. Pyk. I dobra, etc logstash, parę plików i pipeline configuration settings i config reload automatic na true i interval na 3, tak? Czyli przechodzimy do tego. I teraz... To jest tak. Setna linijka. Jest to siódma. Na true. I 107 na 3 sekundy. No i restart. I teraz tak. Jaka jest domyślny interwał 3 sekundy? Jaka jest wersja, którą zainstalowaliśmy? Jest taka. Ale zapewne odpowiedź jest mniej więcej taka. Teraz Kibana. No i podobnie. Przejdźmy do Home Tools Kibana. No i wracam niedługo. W ogóle tutaj widzimy Kibana 8.1.1. Zobaczymy, czy jest taka odpowiedź na pytanie. Kurde, nie ma akurat. A co to będzie? Parę komend, status i znowu edycja jedna. Ok, no to jeszcze czekamy. No i dalej te trzy komendy. Raz. Dwa. Trzy. Teraz idziemy do etc Kibana. Nano Kibana zapewne takie. OK. I musimy znaleźć serwer port, serwer host. Ile plików znajduje się w tym folderze? Ja widzę 4. Aha. No tak, bo przecież to nie jest plik. No to nie jest plik. Oczywiście, że nie jest. To jest idiotyzm jebany. Przepraszam. Uniosłem się. Cut. Ja musiałem znowu odpisać. No i dobra, cut Kibana. I chcemy znaleźć OK. To momencik. Go to system, show below. Uncomment the following two variables, change to server host.
minus n, 11, ok, to nawet nie muszę, bo to będzie bliziutko. To jest server host na takie coś. I server port tu widzimy, odkomentować. Dobra, teraz po tym restartujemy serwis. Spoko, szybko poszło. I teraz idziemy do tej przeglądarki. Wbijamy się tutaj. Powiem szczerze, tak jak czytam, to już powinno działać. Ja zrobiłem wszystko dobrze. O, po prostu tak długo się uruchamia ten serwis. Zostawiamy ten serwis i mamy token i teraz mamy zrobić tak. Tak, tak. Token i... Pisz dowolne miejsce, daj Enter. Te same kresy, które mamy tutaj, ok? Mamy ten nasz token. Verification code. Ja nie podałem kresów, tak szczerze, ale ok. Sześć, dwa, cztery. 4, 2, 5. Użyj komendy, żeby wyłączyć kibale. Ale muszę? No i dobra, widzimy, że działa, zalogowało nas. Użyjmy komendy. No i dalej. Logstash overview. Ja. Da. O, hura. Która wtyczka służy do wykonywania mutacji pól zdarzeń? Mutacje, prawdopodobnie mutate. Pyk, świetnie. Która wtyczka może służyć do porzucenia zdarzeń w oparciu o określone warunki? Drop events. Prawdopodobnie drop. Pyk. Świetnie. Na przykład analizowanie struktury pliki przy użyciu niestandardowych wzorców. Custom patterns. Prawdopodobnie grok. Odpowiedź poprawna, poprawna. Świetnie. Writing configuration. Mamy konfigurację tutaj Logstasha w tej lokalizacji. Dodajemy sobie coś, co chcemy. Możemy wszystko zmienić. Bardzo dobrze. Umiem czytać dokumentację, jakbym potrzebował. O, pytania. Czy indeks jest opcją obowiązkową we wtyce Elasticsearch? Index. Jest mandatory. So others that output like this. Dajmy, że jest. A jednak nie jest. Czyli indeks nie musi być, spoko. Spójrz na dokumentację wtyczki do wprowadzania plików. Które pole jest wymagane w konfiguracji? Input. Które pole jest wymagane? Indeks? O to chodzi? Nie, to są cztery znaki. Dobra, nie mam pojęcia. Zobaczmy sobie może dokumentację w końcu. No i tutaj mamy input.
TCP input option, input plugins. Input plugin documentation. Input. No dobrze. Which field is required for in the configuration? A nie ma innego. No to nieźle. PCP input, filter, output. Input exec. Input file. Path? Tak, ok. Dalej. Spójrz na dokumentację filtru dla pliku CSV, o której mowa w pliku trzecim. Dla pliku CSV. A. Aha. O. Kolumny. Tak. Zapiseczka wyjściowa są użyta w powyższym przykładzie. No Elasticsearch, to jest napisane, nie? Tutaj mamy plugin output Elasticsearch, mamy plugin filter coś. No to to jest plasteczka Elasticsearch. Ok. Teraz mamy konfigurację Logstasha. Na początku pytania, potem zaczniemy dokumentację. Odpalmy już dokumentację, bo widzimy, że będzie szybko przydatna. A ja sobie podładuję telefon. No i tak, jeśli chcemy zaczytać stały strumień w portu TCP, jaka wtyczka wyjściowa zostanie użyta? Tak szczele tylko, uwaga. Nice. Zgodnie z dokumentacją, która na przykład jest reprezentowana dla CSV. CSV? No. Ma się ten talent, co nie? Co będzie dla TCP? TCP. Co będzie dla CSV? CSV. Tak to jest, kurde, jak programiści piszą mądrze. No od razu wiadomo, o co chodzi. Ale nie wszyscy piszą mądrze. No i dobra, która wtyczka służy do usuwania pustych pól ze zdarzeń? Okej, to już może być trochę inne. Gdzie tu jest dokumentacja? A, okej, to ciągle to samo. Także... Filter plugin remove. OK. Która wtyczka filtrująca służy do zmiany nazwy, zmiany modyfikacji pól zdarzeń?
Translate. Jeszcze mutate filter widzę. OK. I teraz tak. Dodaj nazwę wtyczki, aby zmienić pole source IP na SRC na source IP z trzeciej linii. OK. Okay. Out, teraz wtyczki out, put, czyli te, no i parę innych, parę ciekawych, no i dobra. I teraz, czy możemy użyć wielu wtyczek wyjściowych, aby wysyłać dane do wielu miejsc docelowych? Mam nadzieję, że tak, nie chce mi się tego czytać, hurra! To by było głupie, jakby to napisali w taki ograniczony sposób, ale nie takie rzeczy się widziało, prawda? No i co dalej? Która wtyczka wyjściowa lekta służy do drukowania zdarzeń w konsoli? OK. No i pytanie ostatnie. Zaktualizuj pojedyncze konfiguracje, aby wysłać zdarzenie do serwera syslog. Nie wiem, jak damy to brzmi logicznie, jakbym dał tak, tak i tak. No dobra, niech będzie. No i teraz running configuration na końcu, w końcu mamy. Ostatni przykład. STD in, STD out, spoko. Log stasha w ten sposób. Nie instalowaliśmy go? Nie no, instalowaliśmy, ale... Nie wiem, parę pytanek. Które polecenie służy do uruchomienia konfiguracji Loxa z wiersza poleceń? Prawdopodobnie to. OK. Jakie będą wytyczki wejściowe, filtrujące wejściowe w pojedynczej konfiguracji? Chcę uzyskać wartość dane przecinkami z wiersza poleceń, stosować filtry dane wejściowe, aby przetestować wyniki. Input, filter, plugin, output, plugin. Mamy input, jakiś filtr i output. No to jak na moje, to tutaj jakiś filtr na środku ma trzyznakowy.
No i używaliśmy tutaj często CSV-ek, więc na logikę mi podpowiada, że tutaj powinna być CSV-ka. Także zobaczmy, czy mam rację. Przecinek, CSV, przecinek. No i spoko. No i mamy pytanie ostatnie. Ćwiczenia i wnioski. Aha, okej. Mamy jakiś przykład, którego nie ma już flagi, dlatego go olejemy. No i nauczyliśmy się trochę nowych rzeczy. Completed. Mam nadzieję, że się podobało. No i tyle. Na razie. Cześć.